dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę inna odsłona, że tak powiem. Dzisiaj będzie fajna konstrukcja nadajnika. No, tylko czekajcie, bo teraz tak. Ja bym chciał jakoś to, kurczę, ogarnąć, żebym widział te swoje wideo drugie, które zmniejszyłem poza. No. Cześć Janku, no właśnie dostajecie info, co? Z YouTube'a dostajecie info, nie? Z takim, z taką treścią właśnie. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle poszło na YouTube. Poszło na YouTube. No, zacząłem streama i poszło na YouTube, ale bez streama, czyli wykorzystamy tylko powiadomienia z YouTube'a, nie? Z YouTube, no. Mikołaj, z YouTube dostaliście. Jak punktualnie? No witam serdecznie, właśnie jest bardzo punktualnie, tylko jednej rzeczy tutaj brak. No tak wyszło, że jest punktualnie. Słuchajcie, dzisiaj od widza otrzymałem już dosyć dawno, tylko nie było czasu tego rozebrać, a dzisiaj sobie rozebrałem takie oto głośniki. Czekajcie, gdzie jest ta kamera teraz? A, to. Dzisiaj mamy gdzie indziej kamerę, właśnie dlatego chcę przyłączyć tutaj widok. Moment. O, na takie głośniki. I słuchajcie, no i co poza tym? Są to Wetekoma głośniczki. W sumie one były tutaj takie zaśniedziałe, ja tu jednego zaadoptowałem właśnie, już sobie go przerobiłem na normalny, nie bezprzewodowy. Wyjąłem z niego taki oto odbiornik i wiecie co wam powiem i będziemy zaraz sprawdzać, bo to jest ciekawostka. Tu jest tak, nadajnik BA1404 to jest koder stereo, z tego co kojarzę. Tu mamy jeszcze jakąś syntezę, jakiś procesor do syntezy i to jest HT. Zaraz wam powiem, co to jest dokładnie. Jest to HT48C10. Zaraz będziemy sprawdzać w locie katalogowej, co to jest. Ale ono ma 3 kanały, chociaż w sumie tutaj na odbiorniku są 2 kanały. Kanał 1, kanał 2, nie? A na odbiorniku, na nadajniku są 3 kanały. I tutaj są podane dwie częstotliwości na dole na naklejce. 863,4 i 864,2. 9V 100 mA. No to mamy tutaj taką ładowareczkę. Zaraz będziemy je podpinać. SDR-ka odpalimy. I zobaczymy, czy, jak to nadaje. Bo to się przez naciśnięcie tego przycisku komunikuje się z nadajnikiem. Odbiornik z nadajnikiem, nie? I się ustawia kanał, to tak jak w kamerkach bezprzewodowych. Taka antenka była w środku, w takiej kolumnie odbiorcza, a nadawcza to w ogóle była bzdura, bo nadawcza to był tak, o taki patyczek, o tutaj osiedział na tej obudowie. I o tutaj, w tym miejscu. Ale w środku antenki było tylko 3 cm, no dosłownie jak do Wi-Fi. Tyle było. I tutaj reszty niczego nie było, klejem wypełniona, żeby zakleić prawdopodobnie pudełko. No i dobra, i słuchajcie, jest tak, tu jest przycisk BA1404, koder stereo, prawdopodobnie cały modulator można na tym zrobić na FM, na zwykły nadajnik, nie? Moduł radiowy RF, RF01, B07 i słuchajcie, ten moduł radiowy to nie jest jakiś tam byle głupi nadajniczek, tylko ja go już tutaj sobie otworzyłem i nie wiem jak to wam to pokazać, może się uda mi zrobić teraz zbliżenie i słuchajcie, i to nie jest głupia sprawa, bo nie będzie widać, albo tam jest ciemno, chyba że mi tutaj jakoś doświetlił, kurczę, o, może coś zobaczycie. On ma w środku normalnie w sobie cały kompletny nadajnik, taki chiński, ale kompletny, no.
posiekajcie, bo ja tutaj teraz się posiekałem z tym obrazem. Trzeba inaczej zrobić. Trzeba tego tu, tego rozciągnąć na całość i zamienić go miejscami. Tego na górę wyciągnąć. O! I już jest ta, prawie tak jak było, nie? Tylko że z drugiej strony. Przez lupę pokazać. Dobra, pokazuję przez lupę. Zaraz zobaczymy, czy cokolwiek będzie widać. Chyba zawidną przez tą lupę. O! Zobaczcie, to jest ten moduł radiowy przez tą lupę. To ręka mi lata. U mnie się nic nie przycina i ja widzę siebie już przez neta, nie? Także widzę, czy się przycina. Nic się tutaj nie przycina, jest wszystko ok. Tu mam odpalony podgląd w ogóle z innego IP, także... Jedynie co, to tylko dosył do warsztatu mam przez... Ale to też IP to co swoje, to jest całkiem inne. Nie, to nie jest właśnie żaden Bluetooth. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że to jest normalny nadajnik FM. Tylko że pracujący na 863,4 drugi kanał 864,2. Słuchajcie, nadajnik, wejście stereo, koder BA1404. Do tego tutaj siedzi scalaczek CD9608CS. To jest bodajże wzmacniacz albo jakiś, nie wiem, kompresorek. Tu jeszcze układy zasilania C tranzystorowe, raz, dwa, trzy. Bodajże jakiś przełącznik. Nie, to jest prawdopodobnie cały pikuś do wyboru tych trzech kanałów, nie? No i ciekawi mnie, co to jest za scalak, ten HT48C10. HT48C10, zaraz sobie znajdziemy. Momencik, bo ja tutaj teraz mam tak. A, już wiem, dlaczego przycinało, dobra. Jasna sprawa. Już nie powinno pewnie, ale nie, chyba nie. Chyba to nie powinno było być przycięcie żadne. Witam wszystkich, ja też witam. I słuchajcie, jest na tej zasadzie, że... Zaraz sprawdzimy sobie, co to jest ten HT. Kurde, już zapominam, no. I na nim też jest napisane, to jest zamiast calaka, po prostu przez przycięta płytka, fajnie zrobiony, wstawiony chiński chip. HT40C10, tak to tylko chińskie rączki potrafią. No, właśnie o to chodzi, że z tego można zrobić niezłą rzecz. Moduł radiowy nie byle głupi, naprawdę nie byle głupi. Tutaj też jest symbol, zaraz będziemy sobie dochodzić na internecie, co to takiego jest w ogóle. HT98. Nie, HT40. Czekajcie, 40 czy 48? 4B? HT48C10. HT48. 48. To jest C10. HT 48. HT 8 bit MCU 1.0, co?
1.08 MCU. Czyli to jest procesor 4 MHz, 8 MHz przy taktowanie. W SMD to 2,2 do 5,5, a w ten jest SMD 2,2 do 5,5 V, 3,3, tylko po prostu wlutowany, jak widać na przejściówce, nie? Wiecie o co chodzi. O siedzi chip. O Jezu. Momencik, niech łyknie ostrość, o ile łyknie. O. Tam był normalny wlutowywany, a tutaj siedzi taki chiński zalany, nie? I tak to właśnie wygląda. Może być ciekawa zabawa, zaraz zobaczymy. Jest procesor, jest synteza wewnątrz w module radiowym, a synteza w module radiowym to co to jest? Aha, zapomnij panie. Zamazali, wyskrobali, nie wiem. Ale kwarc siedzi 20 MHz w środku, w module radiowym. Ten malutki kwarcyk w tym module radiowym siedzi 20 MHz. No i co poza tym? No poza tym to jest fajny nadajnik. Tylko wyczaić, gdzie tu można wizję podpiąć. ...860 to VHF. Tak, to jest, kurde, konkretny procek, oto, ten HT48R10. Czekajcie, może ja to zaraz znajdę, tylko, tak, udostępnię... ...o, ten, pulpit. Udostępnię pulpit i teraz co? I teraz znajdziemy sobie ten scalaczek, nie? HT48C10PDF pierwszy Poltek. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że to udostępniam. Tak, to jest to, tylko że to nie jest ta katalogowa, no to... Na tamtym mój komputer już bardziej kojarzy, że chodzi mi o schematy, o loty katalogowe i o takie... To gogle kojarzą. Zobaczcie, to jest, kurde, rozbudowany procek i to nieźle jest rozbudowany procek. Oscylator 18-17, coś w stylu Atmegi, no, 24 piny. Nie, babeczka nie gada, nie miałem czasu robić tej babeczki dzisiaj. Dzisiaj dla Michała robiłem doskę czarną. Bo już ma korektor czarny, będzie miał toskę i deka, szufladę ode mnie. MUX Prescaler MUX. Zobaczcie, tu można, kurde, fajnie cyfrówkę obsłużyć bez żadnego problemu i możemy coś zrobić a la nadajnik. No, DAB. A jakbym się postarał, to jeszcze żebym tylko ten przerobił. Kurczę, chodzi o procek do procek. Nie procek, no w sumie koder. Do MUX-a. I można by było walić, normalnie się wbić na nasze DVB-T. I jakbym, słuchajcie, może by tak faktycznie, kurde, zaszaleć, tylko że oni nadają to w inny sposób, oni
idzie transmisja przez satelitę, a tutaj jest tylko przekaz, nie? Już na ich nadajniki bezpośredni, tam żeby się żeby oni lecieli z MUX-a na MUX, czyli po prostu żeby nadajniki naziemne były połączone drogą naziemną, a nie przez satelitę, to byśmy mogli się ładnie wbić, kurde, na stacje naziemne z całym swoim pakietem kanałów. I nawet by ludzie nie wiedzieli, o co tu kaman, abyśmy wykorzystali ich stacje naziemne z MUX-a. No. No i dobra, słuchajcie, to by było na razie tyle, co ja bym chciał tutaj przedstawić, a teraz wasza kolej, tylko że tu właśnie babka nie gada, no. O, i takie buty. Konstrukcja nadajnika, no fajnie, będziemy to odpalać, będziemy to robić, się bawić z tym. Nie mam siły już dzisiaj, kurde, te live'y są o 20, jest późno, znaczy dla mnie przynajmniej. Jak ja wstaję o 5 rano, czasami o 4, to potem, kurde, no. Wbić się na satelitę, to nie wiem, czy jest jakiś sposób, ale ten, ale... Ale na MUX-a prawdopodobnie byłaby taka możliwość, żeby z tym pokombinować, nie? Żeby to zrobić. Jakość ci spada? U mnie nie spada, u mnie 4 mega idzie. Znaczy no w tej chwili jest mniej niż wczoraj, nie? Bo ale tu i tak nie ma sensu, wiecie, bo jakość spada może dlatego, że jest ciemno. Masz u mnie moderatora na kanale. Ja bym musiał wejść się zalogować, jak to zrobić. A w tej chwili to... Czekajcie, muszę zobaczyć, no. Ua, kurde, no będę ziewał. Ale po co ci tutaj moderator, jak tutaj nas teraz ogląda tylko 60 osób? Kurde, no. Ale po co ci tutaj moderator, jak tutaj nas teraz ogląda tylko 60 osób? No. O. Dobra, zaraz, moment, muszę wejść tylko w ustawienia czatu i będę wiedział, czy można, czy nie. Jak ty masz ten nick? Dawid, Herling, coś jakoś spada. Herling, obraz jest u mnie mocno rozmyty. Nie ma opcji, bo oni to kodują, szyfrują i każdy stream ma swoje hasło, rozumiem? To tak samo jak tutaj, o, w tej chwili leci stream i też jest zahasłowany i on jest szyfrowany. Dlatego wchodzisz na stronę HTTPS. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mogę w każdej chwili dla ciebie tego streama wyłączyć, a inni będą dalej to widzieć. Słabe światło, mówicie, dobra. Się dopalę. O. Ale tak było przyjemniej. Przynajmniej u mnie. 250k, 500k i działa, co? Witam, podstawiłem zamiast tego 250k, 500k i działa. No i pewnie, że będzie działał, tylko będzie miał większą czułość. Czyli po prostu zrobiłeś zamiast plus minus 10 decybeli, to zrobiłeś z tego, co kojarzę, to było chyba na jakimś tam tym, nie? Mam film o tym, zaraz zobaczymy o czym. Zgadza się, nie widzieliśmy. Nakryłem ten filmik, bo chciałem wam coś pokazać. Proszę. Myślę, że przy pomocy takiego śmiesznego filmika, aha, czy jest to?
nie potrzeba do tego, że wokno, żeby możliwie... Ale to tylko odbiór on zrobił. A tu chodzi o to, żeby nadawać. No. Na tej zasadzie. Dobra. Dobra, słuchaj, teraz tak, moment, ja ci tego, bo zaraz dam ci tutaj tego ojejku. Janku, kawę sobie zrób, nie za dużo, za bogate tych kaw, wiecie, bo to tak chyba w dzień, dzisiaj dwie piłem tylko w dzień. Także nie jest, tragedii nie ma, momencik, zaraz, user, jak ty tam, Dawid, tak? Nie, Herman, kurde, moment, kto tam jeszcze, Dawid, o tego moderatora ty chciałeś, Dawid, ja wiem, że kierownik nocne granie ma. Witam wszystkich w ogóle. Fajnie, że jesteście, kurde. Kto tu dzisiaj jest na czacie? Patrzę, jest trochę. Dawid, 1, 2, 3, 4, tak? To ty? O tego morda. Piotr Borkowski. No właśnie, ja ci chciałem dać, ale ciebie wcześniej nie było, się nie odzywałeś. I nie mogłem ciebie, a teraz jak już jesteś na kanale, no jesteś. Moment. Tylko wejdę tutaj. Jak jesteś u mnie na streamie, to wtedy dopiero mam, kurde, jaki on powolny. No dobra, jest. Dawid. Kurde, to Dawid wciął, kto tam wciął? Dawid, tak, to ja. Dawid, 1, 2, 3. Tylko mnie tu, kurde, nie wywalaj tak jak tam niepotrzebnych. Nie pyskuję, to buziek nie postawi, bo ten czat ma, można wyłączyć buźki, także tutaj buźków nie ma u mnie. No, babka jeszcze nie czyta, to nawet żeby były te buźki, to też nic by nie było, nie? No, witam pana Piotra. No. No widzisz, a ten... No tam niestety, no, tam na YouTubie jest w ten sposób, tak, że zresztą, co ja wam będę gadał, stroje radio, słuchajcie, jeśli jest jakaś muzyka z radia, obojętnie, YouTube na dzień dobry, kasuje zarabianie na początek. A potem, jak już film już nie zarabia, a dalej są filmy z jakimś tam urywkiem, 30 sekund, 20 sekund, wystarczy 20 sekund jakiegoś utworu, to już potem ten film całkowicie, znaczy nie to, że on zostaje usunięty, tylko tak, on nie zarabia i dostajesz ograniczenie. A live, a jeśli chodziło, że mi ten live całkowicie zablokowali, to ja nawet nie wiedziałem, o której godzinie oni zablokowali, wiesz? Na tej zasadzie. Ten live sobie leciał, dopóki ja go nie wyłączyłem. Wyłączyłem, włączyć już, o kurde, już nie idzie, nie? Wchodzę na YouTube, na stronę, a ja kurde. Zostało wyłączone streamowanie, no. No dobrze, ja będę miał taką muzykę, to jak ja podczas filmu będę dostrajał na tej muzyce? Radio? No. To wtedy mam wszystkich w koło na mojej głowie. Wiesz, jak to jest u nas, na przykład u mnie w mieście? Byle kto, co, jakiś tam transmitter odpali taki na więcej, na dalej niż kilometr, to najpierw w ciągu... Ja najpierw o tym wiem. A wiesz dlaczego? Bo oni przyjeżdżają najpierw do mnie. A potem... A ja mówię, a skąd ja mam wiedzieć, panie, kurde, nie? Ja nic nie odpalam. A, no to jak tak, to będziemy szukać, no. O, w ten sposób jest to.
A nic tam nie ma co pomagać. Filmy, te które są filmy w tej chwili, to dalej normalnie zarabiają. Wiesz, filmy będę wrzucał, tak jak wrzucałem kiedyś. Przecież to dopiero 4 miesiące tylko live'y były, tak, nie no, wcześniej było, no, od stycznia były te live'y, nie? Od stycznia. Pierwszy publiczny to był chyba ode mnie z domu, jak próbowałem coś tam zrobić. Zrobić z tego, o Jezu, z nasłuchu KF-u, nie? W Sylwestra muzyka leciała. To był pierwszy live. Publicznie i muzyka disco polo i te, oczywiście wykasowany do końca. Dobrze, że oni go właśnie nie zamknęli, tak jak teraz tego, nie? Johnny na dzień dobry, po pierwszym live'ie oni mogli mi skasować całkowicie te live'y, nie? No, samochodowy transmitter, jak dorobisz do niego 80 cm drutu zamiast antenki tej wewnętrznej i postawisz go na wieżowcu, to masz dobre 3 albo nawet i 5 km. W stereo kilometr bity. Dobra, kurde, ja się tak drę, bo ja was nie słyszę, a muszę czytać. Żebym ja was słyszał, to ja bym się normalnie odzywał. A ja się, kurde, naprawdę wydzieram, jak nie, trochę niepotrzebnie, nawet sobie sam się siebie ściszam teraz. Jaja, no. I po co ja mam się tak drzeć, kurde? Ty, autentycznie sąsiedzi, ci, którzy tam dzisiaj był te live z tej Toski, jak robiłem, tutaj szlifowałem, to wiesz, otwarte drzwi, wszystko było, zresztą widzieliście, co niektórzy nie widzieli, nie? I było w ten sposób, że no. Tutaj zacząłem gadać sam do kamerki, nie? Tutaj tu nikogo nie ma, tylko od czasu przelecę, patrzę, zobaczę się w czat i coś tam odpowiem, nie? To sobie, kurde, pomyśleli, ja pierdzielę, już on całkiem zbzikował w tym garażu, mówi, sam do siebie gada, nie? Tak, tylko pamiętaj, że samochodowy transmitter musi być, nie może mieć żadnej anteny dodatkowej zewnętrznej. I musi być używany w samochodzie. Jeśli zostanie odpalony poza samochodem, obojętnie czy będziesz go przerabiał, czy nie będziesz przerabiał, to nie spełnia norm jakichś tam homologacji, czy coś takiego, bo samochód to jest skrzynka metalowa, ekranowana, która zapobiega właśnie... Ile razy było tak, że jedziesz za tirem i patrzysz, o, nowe radio, nie? I jedziesz za nim cały przez pół Polski, za tym tirem i cały czas słuchasz radia. On ma u siebie transmitter i leci tam u niego na przykład, nie wiem, z tego, z telefonu czy tam z czegoś. A jesteś za nim, wiesz, czasami 200 metry za nim i dalej go słychać, nie? Chodzi o ten transmiterek samochodowy, żebym wykorzystywał do strojenia radia, tak? I na nim ustawiał swoją muzykę, to darmową, tak? I jeszcze i co? I jeszcze najlepiej to, wiesz co, się połóż i dupę wylisz dla tych Żydów z YouTube'a. Nie, no sorry, wybacz, kurde, ja tam nie będę się pierdzielił, tylko normalnie na stacji radiowej mogę też zestroić. Równie dobrze generator bym podpiął i też zamiast muzyki bym puszczał wam piii. No. No
dobra, namówiliście mnie na kawę. No właśnie, na pieszczoty to się umawia indywidualnie z nimi. Ty, no kurde, ale ja nie gościu z Kanady, wiesz, tam oni różnie mają, to takie... Ja się śmiałem ostatnio z Columbia i Biela, że zamiast pomarańczowego napisu powinni byli tęczę zamontować. Ale to, wiesz... Nie no, live może być długi, wiecie? Jak patrzyłem to, co tu się zapisuje, to się zapisuje, tylko że po tym live'ie ja muszę dodać do niego tytuł, muszę go zamieścić u siebie indywidualnie. O, tutaj na przykład, jakie mam na dole, Unitra Hobby, nie? I tutaj będą filmy z YouTube'a. Obok będą na przykład streamy, kolejny klocek. Ja muszę sam zrobić resztę strony, to nie jest tak jak na YouTubie, że tam wszystko działa. Tylko po prostu trzeba usiąść, jest edytor, w HTML-u jeszcze co niektóre klocki te się robi, szarość, odcień, czerń. Ale co, w Kanadzie mają gorzej niż u nas, Piotr? Działają linki. Wszystko możesz wrzucać na tym czacie, przychodzi wszystko. To, co się da z klawiatury, to przejdzie wszystko, nie? To mówicie, że słuchajcie, jak tego światła nie było, to naprawdę był rozmyty obraz? Bo mnie to światło trochę drażni, przeszkadza. Ja bym to z chęcią zrobił tak. Zabieram się do segregowania polskich, o, no to segreguj LB. LB to kiedyś takie papierosy były, LB chyba. Nie ci gorszy. No tak, tu 60, tu 80, tu dwa kompy. Kurde, 500 watów ciągnę, by lepiej podczas streamu. Kamerka na stół to git jest, mówisz? No dobra, a jak to tak zrobię? Zły jest? LB też były, takie ni to cienkie, ni to grube. To co, może byśmy tak sobie zainstalowali SDR-ka na tym, ale nie, jak na tym kompie do streamów zainstaluję SDR-a, żeby pokazać wam. Ua! Nie no, kurde, kawę idę robić tej, no sorry, wybaczcie, ale idę kawę robić, no. Trudno się mówi, 20:30, a Janek pójdzie kawę robić. Chociaż herbatka, o, się suszy w szklance i czeka na zagotowanie wody,
to Janek idzie, kurde, kawę robić. Tu jestem, tu obok. Taką słabą robię. Nie chce mi się już dzisiaj nic zrobić, się bawić. To Toska mnie wykończyła od samego rana, kurde. Cholera, widać mój telefon. Ja puściłem minikę, jest coś, nie ma nic. No nie żartuj, że linki nie chodzą. Zaraz ja ci puszczę linka do, z PDF-em i zobaczysz, czy jest. No jak nie ma? Wpisz linka w ten i będzie link, zobacz. Diorka. Tak jest, Diora to jest dobry, to jest wieża. Zaraz wam coś pokażę. O ile mi się uda to wszystko podnieść. O kurde. Ja pierdolę. Nie dam rady. A gdzie, chłopie? Wiecie, ile to waży? Dobra, niech stoi na ziemi. Zapalę światło, kamerkę skieruję, będzie lżej. Patrzcie. Jaki sprzęcior. To jest Diora. Dzisiaj była robiona ta Toska na samej górze. Potem jest odpowiednik srebrny w idealnym stanie. Potem jest dek jeden, dek drugi i korektor jeszcze nie przeglądnięty. No, to żem się pochwalił. Cudu na imprezy. No, kiedyś tak, kiedyś z tych deków się robiło imprezy. No. Chciałem ją podnieść na stół, te wszystkie elementy. Co ty? Nie dasz rady. Niech, 50 kilobiter. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, a cudo na imprezy to tutaj stoi super, o. Miało się sprzedać, wszyscy byli mówili, że 300 zł to grosze, a stoi na od wtedy na OLX-ie wystawione i nikt nie chce. No.
Piękne. Unitra, tu wszystko jest Unitra. Unitra Diora, tu wszystko jest Diora. A nie! Korektor jest Diory, czerwone Diory, na czerwono. Reszta jest Unitra. Faktycznie, bo to potem, dopiero następna, ta 443 w, ta, czekaj, bo to jest 403. 403, a 403 to już jest Diory, nie? I Deki tak samo. A do czego linka? Do tego Elixa z tym? Mam podać linka? Z tym magnetofonem? Faktycznie coś im, kurde, serwery zaczynają się krzaczyć. 1038 widzów. I coś widzę, że zaczynają się im krzaczyć serwery. 3 mega idzie strumień. Dobra, ja zrobię w ten sposób. Zobaczymy wyjście i zmienię strumień na 5. Zobaczę, czy to przerobią. Zastosuj, ok. No dobra, poszedł strumień 5 mega i zobaczymy. Tak, AIDA 105 i 103 różnią się tylko tym, że 105 ma drewnianą budowę, a 103 metalową. Jeśli chodzi o AIDE. No. Masz tych klocków SSL ze 30 sztuk, to znaczy jakich SSL? Tych Unitry czy Diory? Wszystko jest Diory, a czemu mają inne znaczki? Powiedz, na obudowach. Szpulowiec to jest ZK240. Jest, a był film, nie ma filmu. Kurde, live był. Był live na YouTube. Z budowy tego, z renowacji tego szpulowca. ZK240 Unitra ZRK, ja z 3 go składałem. Tak, maksymalna rozdzielczość jest tylko 720, bo tylko takiej kamerki mam. Ale słuchajcie, jak z bliska się taką patrzę, to faktycznie się krzani. Co jakiś czas jest taki ten stream. O tło coś jest, nie halo. Przy tym monitorze. Tak, a w tym, a w OLX-ie jest link do tego filmu podany. Przed 89 było logo Unitry. To one są takie stare i w takim stanie? No, one nie były w takim stanie. Faktycznie były trochę gorszy, miały stan niż teraz. Teraz odmalowane, wyczyszczone, przestrojone, naprawione. Nie, no tak, Unitra Diora, bo mi zawsze się wydawało, że to jest Diora. Ale teraz żeście mi, kurde, zmylili, bo mówisz Unitry czy Diory? I ja tak patrzę i faktycznie na tym mam logo z przodu inne, nie? Na korektorze. Ja zawsze myślałem, że to jest Diora. Kawa się zaparzyła, bo stygła, wy dla mnie nic nie mówicie, kurde. Trzeba jeszcze pochłodzić.
przepraszam. Dwadzieścia megabitów upload. A co? Się coś zaczęło zacinać, czy co? Galek. Ja bym się jakąś przepustowość internetu upload. 20 na 100. 100 na 20. Te są właśnie wszystkie z logi Munitra, tylko ten korektor ma logo Diory. Dobra, ja sobie tak o tutaj odpalę, tutaj będzie większe napisy. O. Kurwa, jednemu to przeszkadza, ja pierdzielę. Ty, a mnie jakoś na YouTubie nikt nie drażni. Wiecie, co wam powiem szczerze? Słuchajcie, szczerze. Oglądam ten YouTube już pewnie z ile on ma, już 11 lat ma. No to z 10 bite oglądam, bo ja na początku, jak pamiętam, jak był ten YouTube, się pojawił, to już on tam był. Już były te filmy, tylko były te takie, wiecie, nastolatki z Beverly Hills, kurde, o. To już był. Słuchajcie, 10 lat wiem, jak YouTube tego, znaczy, no wiem, że jest. Ja jeszcze ani jednej łapki w dół nie postawiłem nikomu. W ogóle jeszcze żadnej łapki. Nie no, kilka dałem do góry, ale to już tak dla tych, którzy mnie oglądają, nie? Po prostu wchodzę na kanał, jak widzę, że wiesz, na kanał, który mnie który mnie ogląda, nie? Potem zajdę, mówię, a masz tą łapkę do góry, nie? I to od niedawna te łapki, te do góry zacząłem stawiać, a wcześniej w ogóle ani jednej nie postawiłem, ty. Obejrzałem i tego, mnie tam jakoś nic nie drażni, ty. Słuchajcie, 1043 osoby. No to kurde. Czy ja miałam taką oglądalność na tym? Na moment, 1403. Patrzcie, w ciągu jednego dnia jest 1043 subskrybentów. Ty, może by tak spróbować. Słuchajcie, wiecie, co może zrobimy? Może ja otworzę jeden kanał na YouTube i zobaczę, czy 1000 subskrybentów w ciągu dwóch dni uzyskam. Bo mi się zdaje jedna rzecz. Chodźcie, zrobimy taki eksperyment. Ale to musimy się naprawdę wszyscy zebrać, którzy tutaj oglądają, i ja to bym powtarzał jeszcze przez dwa dni. Zrobimy jeden taki dzień, że no, autentycznie ja zrobię jeszcze jeden kanał na YouTube, nie? I zobaczymy, czy YouTube nie obcina na subskrypcjach. Wiecie, o co chodzi? Zobaczcie, w ciągu dwóch dni tutaj pod filmem jest 1043 totalnych odbiorców, czyli subskrybentów, nie? I ten. I słuchajcie, w ciągu dwóch dni 1000, tak. No u mnie był. Nie ma wymogu. No przecież ja mówiłem, że dobijcie do 1000. Ma 40, właśnie przetłumaczyłem sobie. 40 obserwujących. Dwóch zwolenników. W
wyświetlenia łącznie 1043, no 77 widzów w tej chwili, tak? Brak uwag co do kanału przez 90 dni ostatnich i wtedy możesz streamować, no to chyba, że teraz tak się porobiło. Czyli 3 miesiące, no. Czyli oni chytrze robią, blokują na 3 miesiące, a ty w tym czasie, to trzeba mieć kilka kilka kanałów za... Ale to teraz tak, jak na jednym zaczniesz streamować, no to jak przerzucisz tych ludzi na drugi? A na dwóch jak zaczniesz, słuchajcie, no dobra, a jakbym miał na przykład 3 kanały i ten same filmy, te same, w tym samym czasie by się pojawiały na 3 moich kanałach. Razy 3. Kurde, przecież oni muszą mieć potężne te, że tak powiem, nie tyle serwery, co dyski, nie? Twarde, żeby obsłużyć takiej ilości w ogóle filmów. To ty mi dawałeś łapki w górę czy w dół? To jedną łapkę zawsze pod każdym filmem. Nie wiem, czy to automat dawał, czy co, bo dosłownie 10 sekund, czasami 15 sekund po zamieszczeniu filmu, 10 sekund zawsze była łapka w dół. Tutaj łapki w dół nie postawisz, no. Ja wiem, że architektura rozproszona jak nic, żeby trzymać tyle filmów na, wiesz, w jednym miejscu tego nie trzymają. Bo nawet gdybyś chciał ze Stanów do Polski oglądać na serwerze w Stanach, w Polsce film, to już masz przecież jakie są, wiesz, jakie są lagi, nie? Chodzi o pingi. To musi gdzieś być, nie wiem, no, w kilku miejscach musi być trzymane, tak mi się wydaje, wiesz? Czekajcie moment. Musi być architektura rozproszona i wiesz, oni mają te, prawdopodobnie już próbują zatapiać w morzu te swoje dyski, bo mają chłodzenie niedobre, po prostu woda. Dobra, słuchajcie, wiecie co, może faktycznie ja zmniejszę ten stream, bo nie no, jakość jest okej, no u mnie jest kurde okej, no. I na tym jeszcze lepsza, na streamie jest taka sobie. Na PC tłumaczy z automatu, jakość jest okej. No to Helling, ty chyba za ścianą tutaj gdzieś siedzisz, ty. Herling, to jakiś Niemiec, nie? Skąd ty masz taką to ksywa twoja? Czy ciebie tak skrzywdzili rodzice w młodości? Nazwali ciebie tak? Od nazwiska? Herling? A to sorry, to wybacz. Tego się nie wybiera, nie? No i dobra, i słuchajcie, no chciałem tutaj jeszcze może faktycznie tutaj wyczalić ten nadajniczek, podłączyć. Można ciekawe rzeczy robić. Rozpiskę mam, napis jest do tego procka.
Można by było jakiegoś daba odpalić nadajnik, tylko potem zrobić końcówki, dorobić filtry. Tylko raz rozproszyło obraz. No może i tak. Rozproszyło, a teraz zaraz moment. Ustawienia, wyjście. Zmieńmy to na 3200. W sumie to i tak nie ma różnicy, bo oni tak streamują tylko jeden coś megabit chyba. 3200 auto CBR main profil support. Dobra, to nic nie będę zmieniał podczas streamu. O, teraz ograniczam teraz i zjeżdża się i teraz zobaczcie. Już zjechało do 3400, no bo 200 kilobitów prawie idzie na audio, nie? I jak teraz leci? Ja się trochę poruszam, zobaczymy, czy są płynne ruchy na tym krześle, na tym fotelu. Mogę, o, płynne ruchy to sprawdzimy w ten sposób. Czy to teraz płynnie jedzie? I z powrotem. I jeszcze raz. No i dobra, i zobaczymy, czy to płynnie pojechało, czy nie. No u mnie płynnie, kurde. No to po cholerę ja mam pchać taki stream, jak oni tego nie obsługują. Przecież ja dla nich tam zapycham łącze w tej chwili. Oni tylko wydzielają co któryś tam. Troszkę wolniej jakby. Nie chodzi o to, czy wolniej, czy szybciej, tylko czy płynnie. Troszkę wolniej jakby. Dobre. No. No i dobra. Dobra, słuchajcie, nie będziemy robić dzisiaj naprawdę tego długiego streamu. Ja to zaraz wrócę, tylko go chcę zakończyć, żeby to, co już jest, to żeby się nagrało, nie? Jak to już się nagra, się zgra, to będzie film na YouTube nawet to później zamieszczę, nie? I powiem, że są streamy. A, u ciebie teraz leci płynnie, no bo masz słabszy łącze, słabszy komputer, który to obsłuży i dlatego będzie lecieć płynnie, nie? Chociaż w sumie tu administrator powiedział, że tu idzie bez różnicy. Wiesz, jak tu, bez ograniczeń. O, w ten sposób. To aż tak trochę dziwnie, nie? Że bez ograniczeń. Jak powiadamia ciebie na pocztę o live'ie, czyli dojdzie do ciebie jutro, że był live. Tak dzisiaj, no. Weź zrób neta nad morzem. Nie rozumiem. Jaśko, odebrać te same sygnały. Teraz masz super odbiór, tak? Zdzisiek. Jak z YouTube? Po fakcie. Spoko, po uwodzeniach. Dobra, ja się postaram zrobić taką planszę, taką, wiecie, taką jak dzisiaj o teraz wstawiłem. I tak pół godziny przed streamem po prostu wrzucę na YouTube, to dojdą do was powiadomienia, a że coś tam jest, a wiecie, a krok po kroku i dojdziecie, nie? Po nitce do kłębka. No tak, z tą babą to właśnie pocztę muszę odebrać, bo
chyba ktoś tam coś mi przysłał na pocztę. Jakieś gadaczki, jakieś linki, tak? Fiński Tripad 2024. Ojejku, dobra, odpiszę jutro. Nie będę tego Przemek, korektor Unitry nie. Jeszcze też tego nie czytałem. O, to super. Super, super. O, super, że jest z logiem Unitry. Słuchajcie, to jest tak, czy ja mogę puścić? Pewnie mogę, pewnie Przemek się nie obrazisz, nie? Że puszczę ciebie na, tutaj na tym, na, no, na live. Znaczy puszczę, o, w ten sposób ciebie puszczę, o. Zaraz, zaraz cię puszczę. No tam, jakiś czas temu robiły się dla mnie przez to linie AT 9100. Wszystko działa. Miałbym do oddania korektor srebrny biały FS 032 z logiem Unity. Na którymś z filmów widziałem dyskusję o korektorach, ale już nie pamiętam co i jak. Jeśli byłbyś zainteresowany, to proszę o kontakt. Pozdrawiam, Przemek. No, jestem bardzo zainteresowany. Bardzo zainteresowany tym korektorem. Tylko ile i za ile? Za ile? Podam adres Przemku. Pisałem. Czasami warto zaglądać na maila. Sklep, sklep. Nie mam. Na maila nikt więcej nic nie przysłał. Same sklepy. Społeczność zmoderowano. Kurde, won. Jakiś pedzio. Odbierz, dobra. Dobra, okej. Tak to u ciebie wygląda.
fotkę zrobiłeś ze mnie. Ty gadzie. To tak samo wygląda jak i u mnie. Prawie tak samo, no. Słuchajcie tu takich linków, wiecie, bo ja nie wiem, czy to można tutaj zamieszczać, czy nie, to jeszcze nic nie wiadomo. A ja tu puszczę kawałek i potem będę miał jakieś, wiesz... uczyć pisać na klawiaturze, no ale... Ale Zdzisiek, no nie do wiary, no. Serduszko follow pod streamem. Się skończyły te serduszka chyba, coś mi się wydaje. Pira, no tutaj to... O, no, Zdzisiek, już mnie subskrybujesz, bo już ja widzę ciebie, że polubiłeś serduszko. Serduszko to serduszko, ale jeszcze tutaj można być zwolennikiem, nie? Zwolenników. Nie wiem, na jakiej to zasadzie, w ogóle nie wiem, na jakiej zasadzie to mi działa, grunt, że widać, słychać i mi to wystarczy, nie? Kawę wypiłem i wiecie co wam powiem, chyba się rozchodzę. Chyba zaraz odpalimy HDSDR-a tu, na tym kompie i odpalimy ten nadajnik, zobaczymy co on nadaje. Czy to on nadaje naprawdę w MUX-ie, czy nadaje tylko w FM-ie, nie? Literówka w czterech słowach. No Zdzisiek, no. Pod rząd. UZBox działa. Działa, tylko ja muszę jeszcze ten kontroler. A najlepiej to by było od SNES-a podłączyć, bo oryginalny od SNES-a na nim działa. Bardzo dobrze. A ten kontroler to trzeba zrobić na tych dwóch takich tych rejestrach przesuwnych, bo tam część przycisków brakuje. Bo jak patrzyłem na z tym UZBoxem, jak patrzyłem na tam te na forum, nie? No to robili z podwójny, z dwóch i dlatego niektóre gry pracują, wystarczy tylko na jednym, nie? A niektóre mają szerzej te po prostu no rozstaw. Piotrek, ja nie wiem, albo mi ten czat kurde coś zmienia, te literówki, albo ty ze Zdziszkiem pijesz. Są tacy, co słowi się dwa razy zrobią. No i jak to zrozumieć? Kuń. Ty, no to coś u mnie zmienia. Nie wiem, co ja zrobiłem. Wiecie, co ja zrobiłem? Tłumacz na polski. W
Google Chrome, przetłumacz stronę na polską. Dobra, sorry, wybaczcie, to mój błąd, no. Czekajcie, odświeżę jeszcze raz, bo normalnie nie do wiary. Wiecie, co wam powiem? O co tu chodzi z tymi jednorożcami? Mam 39,580 jednorożców. I mogę kupić, wiecie co mogę kupić? Mogę wam kupić kolorowe kolorowe ikony na czacie, znaczy te emoty na czacie, nie? No bez sensu, kurde. Ja emoty wyrzuciłem, a oni tutaj w tym sklepie sprzedają kolorowe kółeczka. No cyrk. Ale się nie dziwię, że tak jest, no przecież to od 12 lat możesz na tym streamować, nie? A ty masz 25 tych jednorożców, 25 tysięcy, ty dodaj mi 5. No, kupuj co chcesz, tylko nie żygaj tęczą, no. No dobra, ale do czego to może się w grach przydawać? Do czatu, tak? Bo wyodrębniasz sobie czat i mniej więcej po kolorach ustawiasz, który przeciwnik jaki, tak? Jaki ma kolor? Czy bardziej czerwony, tym groźniejszy, tak? Mi działa kolor. Ci działa kolor? To bardzo ja się cieszę. No dobra, a jak teraz? Mam moduł GPS. Teraz pewnie dużo wyraźniej widać, nie? Mam moduł GPS firmy MTK, potrzebuję w nim firmware'a, tak aby po włączeniu startował z prędkością 9600 bps. Czy bawiłeś się firmware'em u prędkościach GPS MTK? Nie, nie bawiłem się GPS-em mało. Potrafię tam mapkę wrzucić, nie, nową, na przykład tam w takie nawigacje, nie, a samymi modułami się nie bawiłem. Retro, no nie retro, ale kontrast jest jak byk. Ale słuchajcie, zmniejszyłem do końca, a lutownica nadal jest czerwona. Albo ja już, kurde, daltonista, ty. Albo z przyzwyczajenia, wiecie? Może ona nie jest wcale czerwona. Ty, no kurde, wygląda jakby była czerwona, co? Taki specyfik, nie? No wiem, że czarno-biały obraz, bo przecież specjalnie nasycenie zmniejszyłem, kurde no. Teraz za bogato. Tu w ogóle, kurde, cyrki można robić z tą kamerką. No, nie, jest czerwona, nie? To takie ja też widzę. To chyba po 40 już człowiek widzi, rozpoznaje, nawet jeśli będzie czarno-biały obraz. No, ulegamy złudzeniu. Teraz jest czerwona jak za bogato pewnie, co? To wolniłem tego komputera. Zaraz ja muszę to ustawić, bo ja tutaj kiedyś się bawiłem tymi ustawieniami w ogóle. Ostrość mogę zwiększyć jeszcze. Kontrast to niekoniecznie.
a jak jasność zmniejszę. Słuchajcie, to może to nie będzie głupie. Teraz zobaczymy, co tu wyszło. Okej. Strasznie coś tu, kurde, no powoli to szło, dobra, teraz zobaczymy. Teraz jest chyba za duży kontrast. No. Tak, żeby to, wiecie, dobrze poustawiać, to trzeba, kurde, parę dni streamować. O, tak czerwonego. Ach, zboczeńcy, kurde, wszyscy, no. Okej. Teraz będzie chyba lepiej. Trochę zmniejszyłem kontrast. Kobiety jest czerwony. Zaraz idę po swoją do pracy. Ona pracuje, a ty na piwo. No kurde ty. Żebym ja tak robił, to też może bym miał do tej pory to swoje, wiesz? Ale że ja tak nigdy nie robiłem, to... To zawsze jajo, kurde, odbierałem pijano z roboty. No niestety. Czasami tak trzeba. Usta jak na usta, no dobra, no. Niech już tak będzie. Kurde, rozpieprzyłem sobie teraz te kontrasty, no, tym waszym tego. Mogłem nie ruszać tych ustawień, co były, bo w tej chwili, no, jest porównać, słuchajcie, do tej. Co to, kurde, jest? No to jak tamta teraz wygląda, jak ta? Zrobić z częściami od mikrofalówki. Od mikrofalówki tak, no można dużo rzeczy zrobić z tego. Można wyciągnąć przekaźniki, jeśli są w sterowniku,
możesz wyciągnąć przełączniki. O, można zrobić spawarkę, tak jak tutaj ktoś mówił, zgrzewarkę z mikrofal do ogniw jakoś mało. O, z tego kilowatowego tego, co miałem, ten tetrafo, nie? Co było blacho, to grubo winięto, to by tylko złożyłby te blachy do kupy, to by była zgrzewadło fajne. No, jak będziesz przewijać pod zgrzewarkę, to taką blachą, zaraz ci pokażę. Gdzieś tu miałem to blachę, o. Słuchaj, taką blachą. Ona jest z jednej strony z folii, z dwóch stron jest z folii. Przełóż te trafo tak, o taką blachą, tylko tych blach zrób tam z 30, jak wejdzie, ile wejdzie, do pełna przełożyć i na końcu tej blachy zrobić, wiesz, zgrzewadło. Jakbyś tak nawinął trafo, te od mikrofali, w ten sposób, to byś miał, kurde, zgrzewarkę nie do zajechania. Normalnie byś mógł grube trójki blachy spawać, tak, zgrzewać. Samochody zgrzewać, kurde, wszystko by można było taką... Tak jak normalna zgrzewarka, no. Tylko zrobić ten, grzybka od spodu, od góry bita i można tłuc. Najlepsza, każde jedno zgrzewadło jest na blachach robione, nocowy. Nie bądźcie tacy, wiesz. Czekajcie, bo ja to już się pogubiłem. To miało być w oryginale tak zrobione, o. I dalej ziewam. Może być inka. Słuchajcie, kończymy tego live'a. Ja uciekam do domku. Wrzucam sobie tutaj monitoring, jakiś tam coś tam do podusi i nara. To zmień sobie ten na Jakub Gosik, czy tam co tam, Gosk, Jakub Gosk. Zmień sobie to nazwę, przecież to możesz zmienić tą nazwę. Co ze SDN, to może w przyszłym tygodniu, znaczy w przyszłym tygodniu, może jutro, wiecie. Nie, tak szczerze, to ja się dzisiaj, kurde, no niby tam dużo nie narobiłem, ale się narobiłem, bo i na działce byłem tam i tutaj, kurde, to Toskę ogarnąłem i od 5 rano jestem praktycznie w locie, no. Nie za duże napięcie. Jeden zwój robisz z tej blachy. Nie 2,5 zwoja. Ty źle mnie zrozumiałeś. Złóż tą blachę. Tą blachę. Słuchajcie, tą blachę trzeba pociąć na równe kawałki. Słuchaj. Robisz o tak. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zaginasz. Przekładasz to przez rdzeń, przez trafo i tu masz zgrzew. Na tej zasadzie. Tylko, że tu wszystkie równe odcinki i dopiero końcówka skręcona na śruby, nie?
Dopiero końcówka. I w ten sposób zgrzew. Faktycznie, bo tamte ma cienkie uzwojenia, tamte, bo ma podwójnie, ma pierwotne i wtórne na jednym tym. No to trzeba zwykłe trafo, kurde. O! W takie na pewno by wsadził. Przełożyłby na jeden ten, tylko tutaj to jest za szerokie. To nie, to na takie trafo nie. Dobra chłopie, zaraz zrobimy na szybko zgrzewarkę, jak mnie wkurzycie. Tu jest jeszcze sporo tej blachy. Potnę na równe kawałki, końcówki, zrobię otwory. Tylko, że... Kuźwa, w to wejdzie trafo, bo to chyba od takiego powinno... Wejdzie. W to bym musiał wtórne odwinąć. Przełożyć na wylot. Dla testów możemy zrobić z trzech takich blak, przełożyć, zobaczyć ile wydoi ten transformator, nie? Bo tutaj jeszcze patrzę, miejsca jest. Zobaczcie, rozwiniemy sobie blachę. Szybka zgrzewarka, kurde, i to nie tylko do rajonu. Musimy to ładnie poprostować całą. Teraz tak, przekładka musi tu zostać. No, tu jest porwana, to i tak będziemy dawać nowe przekładki. Z jednej strony pomalujemy, żeby na pewno to było wiadomo, że nie będzie zwarcia. W sumie nie musimy tu dawać przekładek, słuchajcie, bo to będzie jeden zwój. Czemu nie wolno rozcinać rdzenia? Bo ono jest... zespawane bodajże, no jest zespawane, ale tam delikatny spaw, a potem zespawać, no. Dobra, słuchajcie, ten nadajnik i odbiornik ogarniemy sobie, ja go sobie ogarnę i zobaczę co on potrafi, ale to jak będzie chwila. O, zobaczcie jak tutaj było zrobione. Tu zalutowane, oczko na końcu i to była końcówka trafa. Musimy to delikatnie poprostować. Tu mam nogę na stole. Zaraz kawę wywrócę. Ze zwykłego transformatorka zaraz zobaczymy jaka wyjdzie zgrzewara. Transformator od Eltrona 60. Nie, nie z mikrofali. Od Eltrona trafo. Budujemy zgrzewarkę. Tak, i będą schabowe, proszę ja was. Dobre. Będą schabowe, to teraz tak, żeby nie szaleć, bo cena miedzi jest droga, no to zrobimy ją z tej strony, tyle, tyle. Musimy równe kawałki, będziemy musieli zaraz pociąć tych pasków. Zaraz będziemy
kombinować. Tyle. Daleko nie wejdę z tym zgrzewem, bo będzie bardzo blisko. Nie wiem, czy to widzę, kurde, czy nie widzę, czy nie. Widzi tam mnie, czy nie. Kiedyś takiego streama gdzieś oglądałem i tak siedzi, się gapi w tą kamerę, się gapi i w pewnym momencie tak, widzi tam mnie, czy nie. Tyle będzie, nie? Strafa. No to dobra, no to jeśli tyle będzie strafa, będzie szybka zgrzewarka. A potem w razie czego to zrobię z tej zgrzewarki. Będzie zgrzewarka nie do zajechania. I te wszystkie wasze konstrukcje, kurde, z mikrofali, to wiecie co? To jeszcze inny motyw można zrobić. Można jeszcze zrobić dławik, tak jak jest w klasycznych zgrzewarach. Trafo zwiększyć przekrój pierwotnego, żeby wydoić jak największą ilość napięcia. Zmniejszyć, odwinąć uzwojenia pierwotnego, dowinąć wtórne blachą, a w szeregu wstawić drugi transformator albo dławik, na którym będziesz, jak odliczasz czas cyknięcia, nie, zgrzewu, to ten dławik przyjmuje część napięcia i nie wywala bezpiecznika. I wtedy jest zgrzewadło, bo jak sam trafo od zgrzewarki podepniesz, no to wypieprzy bezpiecznik i będzie po zgrzewie, nie? Czemu ciebie serce pozgrzewało? Czemu? Jak ja tu jeszcze mam kilogram ponad tej blachy. A co byś robił z tej blachy, powiedz? Bo ja nie wiem, antenę do Wi-Fi? To i tak byś trzeba było ją pociąć. A ta kawa to jakiejś firmy? Energii dostałeś ją z lajonków? Nie, nie mam żadnych lajonków, nie dostałem z firmy. Zobaczcie, kurde, trzecie prawie wyszło. Faktycznie, dobrze, żeś powiedział, bo właśnie straciłem kawałek blachy. Idziesz na złom, wybierasz sobie jak najlepsze transformatory i masz, proszę, ja ciebie, taką blachę z transformatora. No. I wyjdą kotlety. Nie wiem, czy ten transformator ogarnie więc niż trzy takie blachy, może cztery, wiesz? Od tego trzeba zacząć. Trzeba byłoby pierwotny przewijać. Jeszcze dla eksperymentu. Trzy. Tutaj wejdą, cztery wejdą blachy. Tu kroimy cztery blachy i zobaczymy, co potrafi na czterech blachach. Dobra, resztę trzeba odłożyć. Jak to poprostować, żeby to było skutecznie poprostowane? Trzeba przyciągnąć. Na progu. No. Jeszcze ciepło robi. I zaraz będziemy robili free energy. Antenę podepniemy i będziemy mieli za darmo prąd.
Ty, może faktycznie to z jakiegoś zlejonków była kawa, kurde ty. Ja zapomniałem, przecież ja tam miałem ten dołożony, a już bierze, głowa idzie. Nie wiem, czy dawać te przekładki, czy zrobić to bez przekładek, jako jeden. Nieco. A co wam, kurde? Nie, coś ja pierdzielę, ty. A no, co się tnie? A czemu to się tnie? Nie, się nie tnie. Ustawienia. Wyjścia. No już 3200 w tej chwili pcham. 3 mega i 200. Zrobimy 2200. No i dobra. I zobaczysz dla mnie, powiesz, czy się tnie. Teraz zobaczysz, czy... Zobacz, czy się pnie. Nereus. Tnie się, czy się nie tnie się? Czy nie tnie się? Tnie się? Tnie się? Dobra kawa. Zacina nadal, tak? Co ci tam się, kurde, znowu zacina? To ja się po prostu przestaję ruszać. A nie zacina stream. Ale z tyłu kawa z Red Bullem dobre było, nie? Kurde, znalazłem kiedyś kawę z Red Bullem. Po kwadransie jazdy autostradą zorientowałem się, że zapomniałem samochodu. Kurwa, zajarzyłem te opóźnienie tego internetu. Ja pierdzielę. No i co? I dupa, i się coś wyłożyło. Ale się wyłożyło, panowie. Przynajmniej u mnie się wyłożyło. 3500 za stosu. Okej. No idzie, a tu nie idzie. Nie wiem, o co tu chodzi. To nie ja! Słuchajcie, to nie ja, no.
No, już jest. To nie ja, to nie moja wina, to coś u nich się spierdzieliło z serwerem, jak zmniejszyłem poniżej 2200, rozumiecie? 3,5 trzeba pchać, to jest minimum, bo oni tam chyba mają coś 2700 czy jakoś tak ustawiony te przesył, nie? Albo coś po prostu blokują, nie wiem, może coś źle się wyraziłem, nie? No i dobrze, no. 84 oglądających. No to fajnie. Fajnie wiedzieć, nawet dla tych 100 osób. Dobra. Będziemy to przewlekać bez przekładek. Najpierw zrobimy bez przekładek, a potem zrobimy przekładki pomiędzy blachami i zobaczymy, czy to się da więcej coś z tego uzyskać. O ile mi wejdą te blachy, wiecie? Nie wejdą, bo tutaj lakier jeszcze jest stary. Zaraz. Moment. Gdzie moje kółko do szlifowania? A kurde, nie będę tu szlifował, bo stoi ta unitra cała, kurde, zrobiona. Chyba, że mi tutaj wlazł gdzieś pod stół albo blisko. Nie chcę tu kurzyć, wiecie? Już dzisiaj, kurde, podczas malowania się trochę nakurzyło, ale nie na unitrę. Dobra, się podłączę tutaj z flexą i zobaczę, może się uda. Może się uda. Najpierw trzeba fajkę zapalić. Dla tych, którzy rzucili palenie, to odradzam oglądanie tego, nie? Stary, ostry lakier pozrywać, żeby mi tu nie pokaleczył, nie? Co przekładki, żeby mniejszy prąd płynął na pierwotnym przy zgrzewie. Tak, pani Iwony nie ma. Pani Iwona powiedziała, że dla streaming nie tłumaczy. Kurde. Co kurde? Gdzie jesteś, Janku? Jak to gdzie jesteś? No jestem. Na mnie to nie działa. Od 2 października nie palę. No. Stary lakier tylko zrywam. Napiszcie, moderatorzy, tu na czacie, żeby odświeżyli stronę, bo oni nie wiedzą, odpadają klienci. Odświeżcie stronę, bo oni widzą tylko czat, że my gadamy, a ten. Nie, te blachy są czyste. Nie są emaliowane z żadnej strony.
Ale w zgrzewarce powinny mieć przekładkę. Prawie jak ekran. Przekrój jebitny będzie, panie. Tu prąd, kurde, niesamowity popłynie, ale tylko pewnie półtora, gdzieś około 1 V, no góra. Ale będzie lutownica pistoletowa! Eksperymenty tworzę, ty. No właśnie, kurde, wygina, a... Coś go tu boli. Ciebie oskubiemy.
Piotr, Piotr, to nie będzie zderzacz hadronów, to będzie ten, uzwojenie do grzania lampek. Do lampowca. No, zobacz jaki gad, kurde. O, co tam się zapiera? W środek je wpychać? Nie, w środek nie, bo mnie później tam się nie zawinie. Trzeba końcówki poprzycinać, bo tutaj ta końcówka jest po prostu na krzywa i na ostro walni. O, same te brzeźki, różki. O, wiedziałem, że tak. O. No to dobra, to teraz tak, zaginamy ESA w drugą stronę. O, już mamy trzy. Jeszcze jedno wciśniemy. Tylko też tak samo zrobić trzeba różki. O. Pięknie. I wolę pod to podłączę. Będzie gadać nam trzy razy więcej niż napisane. Cholera, no. Kłopot z trzecim było, a z czwartym to... Inaczej, zrobimy to tak jak kiedyś. Kurde! Ale przecież tu jest luz, kurde. Tu śrubokręt przechodzi. Jeszcze tutaj jeszcze z trzy blachy by wepchał. Przejdzie tu. No, jak ścisnę, to mam 4 mm na tyle. To niedużo. To jeszcze jedną blachę trzeba do... Jeszcze jedną blachę dotknę. Najwyżej skrócę je wszystkie, o tą wcisnę, bo ona jest trochę krótsza. Skrobanki. To jeszcze jedno. Czemu oni po angielsku piszą? Się uczcie po polsku pisać.
Dobra. Kurwa. No i jeszcze trochę tak... Dziad! Teraz wylazła. Ta jest trochę za krótka. Ale tu nic. O! Jakby się popieści, to jeszcze z dwie by wlazły może. Ale będzie zgrzewadło. Patrzcie, jakie będzie zgrzewadło. Dobra, może wystarczy, bo ten trafo może nie przerobić faktycznie tyle. Tutaj mamy 220, tu mamy 36. Teraz co musimy zrobić? Musimy tutaj walić klocka, o. Postawić klocka, tak. I nawiercić chociażby nawet podnity. Już jestem, już jestem. Żebym zrobił ty. Nie, no zrobię jak tutaj, jak znany wszystkim youtuber i odpalę Black Deckera. Będzie parodia wkrętatora. Tak, blachy są z tego trafo co do Piratrona, od rozruchowego auta. Czekajcie, muszę przykręcić wiertło. Się pomylił, sorry. Nie to scena. Tylko teraz tak, ja muszę znaleźć nity. Dobrze by było, żebym chociaż znalazł 4. A jak nie, to śrubami. O kurde, no były przed chwileczką nity. Tutaj jeszcze miałem nity. To są trójki. To cienkie. Wiedziałem, żeby ich nie wysypywać z tej torebki. No i wysypałem. A na próbę to wystarczy nity chyba, nie? Ale no. Zrobimy to funkielnówkami, śrubeczkami, prosto z nie zombie, nie, z Antpol jakiś, market, coś tam i, że tak powiem, będzie drogo, bo te śrubki są
błyszczące, mają łebki, piękne, ozdobne śrubki. Jeszcze coś popadło. Chciałem nitownicę zanitować, kurde, ale nity gdzieś wsadziłem. Tylko tam ich było kilka jeszcze. Z czego elektrody? Na razie próba, ile trafo ma obciążenia amper na zwarciu, nie? Ale to czym ja to zmierzę, kurde, jak ten miernik tylko do 20 amper? Uuu, pany! Gdzie ja mam dobry amperomierz taki do 200 amper chociaż? Ciekawe, co było w tej kawie, nie? Nie, po prostu chęć eksperymentów. Jak już tak naprawdę chcecie jakieś tam, nie wiem, free energy, no to będziemy się bawić we free energy. To wam pokażę, jaka kula działa na przykład, na jakiej zasadzie. To działa, tylko że nie do końca. No. To działa po burzy, sam osobiście widziałem. Czajnik wody zagotujesz. Jest śmiechu warte. Te rzeczy, które tak wszyscy tutaj ludzie debatują. Te free energy, te inne zabawki takie. To kurwa było wiadome od... Ja wiem. No palę, no cały czas kurde jaram. To było wiadomo od 1900 chyba bodajże 5 roku. Odkąd się dowiedzieli, że elektrony to jest energia. A może mam gdzieś zaczęte śrubki, czwórki? Mam zaczęte, takie same. O kurde, palany. Dopiścimy, dobrze. Oni tutaj tak debatują, że wynalazki zrobili, że wynaleźli, że mają free energy. Toż to jeden tutaj niedaleko z obwodu kaliningradzkiego na krześle fruwał pół metra nad ziemią. W biurze sobie zrobił krzesło lewitujące. I jakoś nic mu się nie stało. Czekajcie. Gdzie jest dobry kurde śrubokręt taki krzyż jak miałem? Ja go... Aha, mam tutaj pewnie te większe, bo ja dzisiaj byłem przy maszynie też. Czy to dobrze zaciśnie? Może i zaciśnie. Dobra. Next. No zmęczony, a zobaczycie kurde jak jutro będzie. Tutaj tych śrub to musi być przynajmniej 6 po jednej stronie. Bo przez te śruby będzie płynął prąd, one się zgrzeją. Jeśli nie będzie dobrego styku, nie? Już kilka takich... Nie do zajechania wkrętarka, wiecie? Taka maleńka, taka malutka poręczna na 2 lajonki. A możesz się zapierać pod swoim ciężarem.
nie trafił, ja nawet wtórnego nie odwijałem, bo ja to później wybiorę, bo to jest tylko na, do testów, nie? To jest ten, od Eltrona 60U. Od wzmacniacza, bo szkoda tego trafa na zgrzewarkę, no co ty? To zrobimy po dwie śruby. Miał być 6, zrobimy po 2. Panie. Wyszedł jak resor. Zgrzewarka na szybko. Polak potrafi, nie? Panowie, zaraz zobaczymy, co to wyszło, co to wyszło. Teraz tak, mój chytry przedłużacz z żarówką, w sumie niepotrzebny. Dałoby się jeszcze jakąś czasówkę taką na pół sekundy, do sekundy max. Zastanawiam się, czy tego na mikroprocesorze nie zaadoptować. Końcówki, kabel, wtyczko do testu wystarczy. Zaraz to odpalimy. Rączka by się do tego taka przydała, taka, wiecie, solidna, z przyciskiem. A tu łapa, taka, żeby było można od dołu grzybek ten miedziany, a od góry taki bit miedziany. I łapę ściskasz i robi strzał. I jest taka mała, ekstra, malutka, podchodzisz i strzelasz. Tylko teraz tak, ja muszę mam w miarę solidny przewód. Musimy się podpiąć pod pierwotne. W sumie przez żarówkę, jakbym to puścił, tylko ta żarówka jest za mała. Przez dławik, jak to mogę się pod wtórne podpiąć. Pod 30, pod 70 V, dać 220, to wtedy tutaj wyjdzie napięcie jebitne. Ale to niekonieczność, lepiej prąd. O.
można kupić zwykłą czasówkę. Pewnie, że możesz kupić taką czasówkę. A to jest w ogóle przepływomierz. Odlicza ilość cieczy. Do tego jeszcze jest przepływomierz, czujnik. Ilość cieczy, odlicza ci czas w litrach. Możesz, wszystko możesz tym ustawić, nie? Ja to, akurat to było zakupione. Chyba za 300 zł, czy 290 do jakiejś maszyny. Ale to jest na Atmedze 8. To możesz samemu zrobić. To jest coś a la Arduino. Z układem wykonawczym, nie? Już ja tu powiedziałem 4 razy o to. Kupiłem jedną sztukę, z której ściągnąłem soft i zrobiłem takich chyba już 4 do maszyn. Bo są liczniki do liczniki są, bo to jest licznik, no, tylko tyle, że z czasem, nie, zadziałania i dwa liczniki w jednym układzie, po prostu, że dwa odliczają. No, albo na 555 można też złożyć czasówkę, kurde, przecież tam to ustawisz idealnie. Ty, ale po co ci przejście przez zero, powiedz? Do czego? Ty lubisz komplikować, Piotrek, patrzę. Wszystko tak... Kto ma odliczyć czas? Najlepiej w milisekundach. Tylko po co? Jak można zastosować nawet taką małą? Tylko, że ta jest akurat to co od sekundy. Dobra, bo ja tutaj tak się tego się produkuje, a mi już w gardle zaschło. Trzeba zrobić herbatę, ale to zaraz, zanim zrobię, to muszę znaleźć cynę. Jest. Dobra, podłączmy pierwotne. Sprawdzimy woltomierzem, co mamy w ogóle na tym uzwojeniu, nie? Zobaczmy w ten sposób. Podłączmy sobie pod 4 ampery zabezpieczone. I teraz tak. Pod żarówkę, przez żarówkę, nic, nie wybuchło. O, on będzie cichy, bo to wzmacniacza transformator. Woltomierz, co mamy na śrubach? Coś nie trybi, panowie. Żarówka wstrząśnięta. Nie. Co jest grane? Prąd zmienny. Przemienny, niezmienny. Mało. 0,4 V. 5 V. Co tu jest? Nie no, 0,4 V, no. Mało. Rozgrzewarka jest za mało. Zobaczymy, czy się żarówka zaświeci, jak zrobię zwarcie, nie? Zobaczcie. Ktoś mówił, że 220 kopie.
trzeba mieć te cęgi, żeby je zapiąć. To po prostu będzie w ten sposób, że tu idzie za mały prąd. Znaczy za małe napięcie. Jeszcze jest za małe napięcie. Trzeba by było trafo robić pod zgrzewarło, no. I zapiąć szeregu dławik, tak jak ja żarówkę. Cienki drucik, czy nagrzeje? Patrz. Uwaga. Nawet nie ma. Patrz. Nawet nie ma cyk. Tylko w izolacji to ja będę miał tu pożar, a nie za bardzo chcę mieć tu pożar. To... Dobra, słuchajcie, jest w ten sposób. Srebrzanka 1 mm. Tylko dymi. I nic. W takim razie odpinamy żarówkę. Bezpiecznie 4 ampery siedzi tylko w gwiazdku, także 800 watów. Uwaga! Jest za niskie napięcie. Ale trzeba dowinąć, zrobić transformator pierwotny, trzeba zrobić na 1 zwój i będzie dobrze. Się zwęglił drut. Poszedł. Gorący. Słabiutko to idzie, bo wiecie co? Słabiutko to idzie, bo... no. Uwaga, zrobimy zwarcie przez kombinerki. Linka 07. Nie zrobimy zwarcia. Bo ona jest w środku jeszcze izolowana. Moment. No, za małe napięcie, no bo pierwotne trzeba dorobić. Pierwotne trzeba tak zrobić, żeby tutaj było przynajmniej 3 volty. 3-5 voltów, nie? Albo i więcej. I wtedy dopiero przez dławik puścić, no bo oczywiście, że wywali bezpieczniki, jak podłączysz takie trafo, bez, no, nawet bez obciążenia, nie? Uwaga. Czuję brum w rękach. I chyba bezpiecznik mi się spalił w listwie. 4 ampery. Już nie. Brud delikatnie się nagrzał. Za niskie napięcie, panowie. Coś ja tutaj nie widzę tego.
zrobił. Moment, moment. Myślałem, że bezpiecznik spaliłem, ale nie. To co mu jest? Co go boli? Sprawdźmy jeszcze raz napięcie, jakie tu idzie. 0,38. Będę trzymał za wtyczkę, jakby co. Nie no, jest moc! Jak prosto przyłożę, to jest. No to o co kaman? Trzeba cęgi zrobić, a nie cienki drucik podpinać. Cienkiego drutu tutaj nie przytopisz. Tu trzeba konkretnie, kurde, cęgi zrobić. Z konkretnego drutu. Grot do lutownicy. A kurde! O pany! To grzeje! Miedziane te trafo, te odrobina jest miedziane. To przewijane było, ja sam je przewijałem jedno. Letnie już, już się robi letnie, się kłodzi. No, to cienkim drutem nic nie zrobisz, bo jest za niskie napięcie, ale oto to ładnie, kurde, przy tego. A tylko burczy na stole. Ja pierdolę. Nie utrzymasz. No. Kurde. Ale wyszła lutownica, nie zgrzewarka. Tak, miedziana się zaświeci. Się nie zaświeci, będzie się topić, no. Będzie cynę potem można do tego przyłożyć. Szkoda trafa, wiecie? Bo to jest trafo od Eltrona. Ono jest dosyć dobre, wydajnie trafo. Ja to tylko na próbę chciałem zademonstrować, że tu nie trzeba napięcia, żeby prąd popłynął, nie? No właśnie, się wygrzeje pierwotne, bo burczy aż schodzi stół, wiesz? Także no szkoda trafa. Ale fajna zabawka. Po 5 sekundach nie idzie trzymać. Zgrzać dwie miedziane blaszki. Jak mieć miedziane blaszki? Stalowe to zgrzejesz, ale nie miedziane. Weźcie, nie te trafo, wiesz? Szkoda tego trafa. Ja po prostu, jak chcecie, to tam... Dobra, zrobimy projekcik taki z czasem, z opóźnieniem czasu. Zrobimy trafo, nawiniemy. Dławik do tego trafa dowiniemy konkretny. I zrobimy zgrzewarkę z prawdziwego zdarzenia. To zobaczycie, jak wygląda taka normalna, cęgowa, taka gdzieś około metra. Nie no, mniejsza, 80 cm w sumie będzie miała z uchwytem. Zrobimy kiedy sobie zgrzewarkę. No i dla mnie się przyda, bo czasami robi się obudowy, to zamiast tam nitować, zamiast spawać, znaczy spawać i tak nie spawam obudów, ale nituję często te obudowy do wzmacniaczy czy coś takiego. Wziąłby tylko zagiął, cykląłby zgrzewarką i by było pozamiatane, nie? No ja wiem. Czekajcie, odłączę tylko to. Trafo do 2 kW.
te trochę może być małe, bo mały przekrój rdzenia ma, nie? Tego to szkoda, bo to głośnikowe, ale dławik jest piękny. Tylko przewinąć go trzeba na gruby drut. Trzeba ta, o, takich rozmiarów blach, takich tylko, że ich, zrobić o tyle ich. Tak, żeby tutaj rączkę od góry zamontować. Starszy mikrofale mają duże. Się zrobi coś. Kiedyś się zrobi. Dobra. Wynalazki wynalazkami. Ciepło w ręce. Trochę się pobrudziłem na do widzenia. Rozkręcamy, bo szkoda. Tak, no mikrofala ma inną przekładnię. Od tego trzeba zacząć, nie? No, ale to nie... Tragedii nie ma, że tak powiem. To z tym to można sobie siedzieć, się bawić, kombinować i w ogóle. Śrubki też. A te trafo to jeszcze się wykorzysta do jakiejś konstrukcji wzmacniacza. Ono ma dobre wyjście, ma 32 V na wyjściu, kurde. Dwa razy. Tylko po prostu tutaj była duża przerwa, wiesz, duża szczelina i mówię, a w to włożę, nie? W inne bym nawet pewnie nie wcisnął tych blach. A blachy? To faktycznie straf. Z transformatorów ze złomu można wyciągnąć. No. To przez dwie diody wtórne, bo ma odczep na środku. 2 razy 32 V z niego wychodzi na wtórnym. Zasilacz regulowany faktycznie, jak znalazł, ale to jest do wzmacniacza trafu, jest symetrycznie nawinięte dobrze. Na klej składane, polakierowane, zero brumu, zero przedźwięku, zero wiesz. Muszę wiedzieć, że ono jest odpięte, odpięte. Panowie, tak, minęła 22. Kurde. Gdzie to poleciało? Pod skór? Minęła 22, to można postawić o kocim. Spojrzaj, bo mi się pić chce. O, tutaj spadł. Myślę sobie. Słuchajcie, jest prawie w pół, jest, no w pół do jest. Ja będę uciekał z live'a, a czy z live'a, z warsztatu. A live pewnie się ukaże. Miejmy nadzieję, że on się zapisał. I się ukaże tu niedługo pod tym filmem. Jeszcze raz. Dobranoc.
i ja uciekam i pozdrawiam i zapraszam. Powiadomienia będę wysyłał na ten, na YouTube, nie? Dobrej nocki, no. Poszalałem dzisiaj. Pozdrawiam.